Dzień dobry bardzo. Jeżeli chcesz, aby Twoja muzyka była dostępna na Spotify, Apple Podcast, Apple Music, Tidal i na wszystkich innych serwisach streamingowych, to świetnie trafiłeś. Z pomocą przychodzi AmuseMe, które pozwala dystrybuować muzykę wszędzie. Na każdy z tych serwisów, ale też daje możliwość promowania tej muzyki, czyli łatwiej może być trafić na playlisty. Emuzmi to polska firma należąca do e-muzyki, czyli jednego z największych dystrybutorów muzyki w Polsce. Łatwiej jest się rozliczać niż w przypadku zagranicznych dystrybutorów podatki i te sprawy, ale też w razie problemów łatwiej. O support. Jest on w języku polskim. Dodawanie muzyki przez EMUSM jest całkowicie darmowe. W zależności od wybranego planu, dostajecie od 70 do 85% przychodów ze swojej muzyki. W trybie kariera możecie jeszcze skorzystać z opcji promowania swojej muzyki, aby trafiła ona na playlisty, zostało to promowane na social mediach, wysłane newslettery do radii czy portali muzycznych ale też jest opcja wsparcia w kreacji np. sprzedaży biletów na Going, możliwość zrobienia teledysku, sesji fotograficznej, mix i master skorzystanie z usług producenta muzycznego, to wszystko można zrobić za pomocą EmuzMe, a co najważniejsze, no nie jest to label, więc nie podpisuje się żadnej umowy, z każdej chwili można zrezygnować, przenieść swoją muzykę, zrobić z nią co się tylko i wyłącznie zechce, bo muzyka należy wtedy do Was. Dodawanie muzyki jest bardzo proste, wystarczy się zalogować do swoje konto, jeżeli już je utworzycie i przejść do zakładki Dodaj. I najważniejsze jest to, żeby pliki audio były w formacie wave, 44.1 kHz i 16 bitów głębia bitowa stereo. Jeżeli chodzi o okładkę, okładka powinna być dobrej jakości, minimum 1500 x 1500 pikseli. Tutaj wpisujecie tytuł wydania. Wersja. Pomijacie jeżeli jest to studyjna, ale jeżeli jest to wersja koncertowa, remix bądź coś specjalnego, to warto tutaj to wpisać. Wewnętrzny numer katalogowy pozwala na wewnętrzną identyfikację utworu, czyli tak naprawdę jest to numer dla Waszej własnej potrzeby. W przypadku małych wydawnictw prawdopodobnie jest to niepotrzebne. Kod kreskowy to jest to, co znajdowałoby się na opakowaniu płyty. Samo się generuje, jeżeli nie macie, a jeżeli macie własny, bo wydajecie też płyty z kodem kreskowym, to go tutaj wpisujecie. Data publikacji w serwisach cyfrowych. Jeżeli wybierzecie najbliższą datę, czyli tak jak ja mam dzisiaj, 24 stycznia bym wybrał, to oznacza, że jak najszybciej zostanie opublikowana muzyka. Może to trwać do 7 dni, często jest to 2-3 dni zanim pojawi się muzyka. Jeżeli chcecie skorzystać z promocji Emuzmi, to minimum 14 dni powinien być wcześniej ustawiony zakres. Lepiej planować z większym wyprzedzeniem. Publikację utworów, bo to pozwala na większe działania promocyjne i szanse na większe powodzenie utworu. Nazwa wytwórni, nawet jeżeli wydajecie sami, to podajcie tutaj nazwę unikalną swojej wytwórni. Tutaj dodajemy głównego wykonawcę i nie tylko. Aby dodać twórcę, wystarczy wpisać nazwę. Jeżeli już jesteście na Spotify, to możecie skorzystać tutaj z takiego kodu URI. Wystarczy wejść na swój profil. Udostępnij i na Macu bądź na Windowsie klikacie na Macu Option, a na Windowsie Alt, aby skopiować adres URI Spotify, i wtedy możecie tutaj sobie siebie dodać, jeżeli jeszcze Was nie ma. Ja akurat już dodałem sobie tutaj, ale jak nie, no to wpisuję coś. D, 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 dodaj profil wykonawcy i tutaj wpisujecie ten Spotify URI. I zapisujecie, i w ten sposób możecie dodawać do swojego konta Spotify for Artist, jeżeli takie posiadacie. A jak nie macie i dopiero zakładacie, to po prostu stwórzcie tutaj nazwę bez tego. Dodaj profil wykonawcy bez Spotify URI i samo się to stworzy już później w serwisie. Ja mam tutaj już wybrane. Rola główny. i jeżeli. Jest więcej artystów, na przykład pro, poboczni, fity, producent, dyrygent i tak dalej. To tak samo dodajecie kolejnych twórców, ale ten pierwszy będzie tym głównym artystą tworzącym. Szczegóły wydania, terytorium dystrybucji. Jeżeli nie posiadacie praw do dystrybucji na całym świecie, to wybieracie konkretny kraj, w którym to obowiązuje, ale gdy jest to wasza muzyka, śmiało, cały świat. Niech słuchają tego nawet na Barbadosie. Gatunek muzyczny to chyba jasne. Data pierwszej premiery, w wielu wypadkach będzie to samo co w data publikacji w serwisach cyfrowych tej pierwszej daty. Ale jeżeli utwór już się gdzieś pojawił wcześniej, to lepiej jest podać tę prawdziwą datę premiery. Za tak bądź nie, jeżeli rozliczacie się i jesteście w ZaXie C line. Tutaj wpisujecie nazwę podmiotu, która posiada prawa copyrightowe do utworu. P to jest prawa produkcyjne, czyli no, producent, też jestem producentem tego. Słowa kluczowe mogą pomóc w niektórych edytorom playlist w dotarciu z waszą muzyką. Dodatkowe informacje, jeżeli macie jakiś komentarz bądź prośby do Amuse.me, to możecie je tutaj kierować. A jeszcze wytwórni nie wpisałem, Piotrek Live Elo, taka moja będzie wytwórnia. Przechodzimy do wgrywania plików. Wystarczy tutaj wgrać plik, plik się wgrywa i po wgraniu przechodzimy do utwory. Jeżeli jest tu więcej utworów, całą płytę chcecie dodać, no to tutaj to wszystko zrobimy. Można też dodawać pojedyncze utwory single. Teraz dodaję utwór. Płyta pierwsza, pozycja na, no, w płycie, czyli jakie ma numer na płycie, a jeżeli jest to single, no to po prostu zostawiam tak jak jest. Podaję tytuł, wersja. Tak jak wcześniej, może być to wersja studyjna, to zostawiamy puste. Data pierwszej premiery. Data pierwszej premiery to dana, którą należy ustawić tylko i wyłącznie wtedy, gdy utwór miał już swoją premierę. Na przykład jest częścią składanki lub singlem, który już miał swoją premierę, a album dopiero teraz chcemy cały. Opublikować język wykonania, polski, gatunek muzyczny ISRC. Jest to kod, który nadaje ZPAV. Spaw. Kod, który pozwala na identyfikację konkretnego nagrania muzycznego. Jeżeli nie posiadacie czegoś takiego, to tutaj to zostanie automatycznie wygenerowane, ale jeżeli posiadacie swoje kody. ISRC, no to trzeba je, je tutaj podać. A jeżeli chcecie uzyskać takie kody, to tutaj macie informacje, gdzie to uzyskać na stronie spaw. Początek fragmentu TikTok, gdzie chcecie, żeby pojawił się ten fragment TikTokowy, czyli najlepiej ten, który według Was jest najbardziej chwytliwy, i od tego momentu 60 sekund to będzie ten fragment tiktokowy. Za x ponownie, czy rozliczacie się z za x? Słowa niecenzuralne i to podobnie, tak jak wcześniej, czyli producenckie prawa. Wykonawcy. Teraz muszę dodać z imienia i nazwiska każdego wykonawcę, kompozytorów, autorów tekstów, czyli akurat w tym wypadku można wydać tutaj wykonawców, tak jak wcześniej to pokazywałem, czyli dodaję drewniane kwiaty, ale w kompozytorach dodaję już tutaj z imienia i nazwiska, kto jest kompozytorem. Trzeba tutaj dodać profil wykonawcy i autorzy tekstów, tak samo każdego autora tekstu, który. Brał udział, w tym powinno się zaznaczyć zapisz. Nie podano kodu ISRC dla utworu, to oznacza, że zostanie on automatycznie wygenerowany przez MUSB. Okej, okay, bo ja nie posiadam takiego kodu, i przy małych wydawnictwach nie ma co się tym przyjmować, tylko że potem już tego nie można zmienić. On już jest nadany tej piosence. I jeżeli e, to zakończyłem, to teraz wybieram, który utwór plik dźwiękowy przypisany jest do tego, co wypełniłem. Wgrałem tylko jeden, więc wypełniam. To w ten sposób plik dźwiękowy wybrałem, ale gdyby tu było więcej naraz dodawanych utworów, na przykład płyta dodaję utwór, pozycja jest druga, wypełniam to wszystko odpowiednio, dodaję tak samo dane i po dodaniu tego ponownie wybieram, jaki plik, jaki plik dźwiękowy należy do tego utworu. No i oczywiście mógłbym wydać kolejne płyty, gdybym tylko i wyłącznie chciał. Następnie Przechodzę do podsumowania, gdzie mogę sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają, które chciałbym, żeby pojawiły się potem w serwisach streamingowych. Można je potem zmieniać, ale najlepiej jest to zrobić od razu tak, jak być powinno. I zobaczcie, jest tutaj informacja. Pamiętaj, że promocja w serwisach cyfrowych jest możliwa dla wydań dostarczonych na 14 dni przed premierą. Jeżeli chcecie skorzystać z promocji Amuse.me i... Własnej przygotowania się, to lepiej jest zaplanować premierę na minimum 14 dni przed. Już gdy zapiszecie bądź upublikujecie utwór, gdy wszystko zostanie tutaj, klikacie opublikuj i potem w zakładce Dashboard przechodzicie do zakładki Katalog. Tutaj możecie skorzystać z opcji promowania swojej muzyki, w zależności od tego, jaki macie tutaj pakiet i z czego korzystacie na EmuZmi, więc ja mogę na przykład wykorzystać tu promowanie w cyfrze, mogę skorzystać z newslettera, żeby została moja muzyka rozesłana na newslettery do Radii i do innych serwisów muzycznych. To już wszystko trzeba konsultować z obsługą EmuZmi w wielu wypadkach. Na koniec można przeglądać y, potem statystyki utworów, odtworzenia, jak są słuchane, jakie piosenki, ile y, zostały wysłuchane. Szacowane przychody. Przychody podawane są szacunkowo. Raporty z serwisów streamingowych przychodzą w ciągu miesiąca. Za pierwszym razem emuusmi potrzebuje czasu, aby przetworzyć. Dane i przychody i zestawić swój raport. Trwa to około dwóch miesięcy. Natomiast każdy już kolejny raport przychodzi w ciągu miesiąca. Minimalna suma wypłaty to 250 zł. Wszystko można obserwować w zakładce finanse, ile jaka piosenka zarobiła. Można też oczywiście połączyć się z. Spotify for Artist. Wystarczy zalogować się na swoje konto Spotify, wejść na stronę artist.spotify.com i potem w zakładce Your Teams add team, artist team wpisujecie nazwę tego, kogo chcecie dodać, czyli właściwie siebie. Wybiera się te wszystkie rzeczy jak kraj rola, czyli artyst, w tym wypadku, weryfikuje się konto za pomocą Twittera albo Instagrama, czyli trzeba posiadać zespołowego bądź jako siebie artysty konto na jednym z tych serwisów, zgłaszamy i wtedy możemy też śledzić statystyki, wszystkie i nadzorować konto. Za pomocą Spotify for Artist, czyli dać sobie na przykład te ustawienie e, obrazka w tle, czy jeszcze kilka innych dodatkowych rzeczy, jak przypinanie playlist. Najważniejsze, że AmuseMe jest polską firmą i ułatwia to rozliczanie wystawianie faktur, podatki. Co jest dosyć dużym ułatwieniem, bo na przykład w przypadku DistroKid zawsze są jakieś problemy z podatkami, ucinanie pieniędzy za wypłatę, ileś procent przez PayPal, potem przewalutowanie. Tutaj dostajecie od 70 do 85% przychodów ze swojej muzyki. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. I mam nadzieję, że będzie można usłyszeć niebawem waszą muzykę na no wszędzie, jeżeli będę, o ile będę na Bahamach, to sobie będę mógł to odpalić. Trzymajcie się, cześć.